Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam Państwa w powoli zmierzającym ku finałowi, ale jeszcze nie kończącym się tym odcinkiem naszym cyklu o kolaborantach. Dzisiaj, zanim właśnie przejdziemy do zwieńczenia naszych podróży po europejskich państwach i krajach i narodach, które kolaborowały z trzecią Rzeszą, zajmiemy się narodowościami nieco egzotycznymi których byśmy się nie spodziewali, jako kolaborantów, czyli szeroko pojętymi muzułmanami, a także hindusami. A jak kolaboranci, no to oczywiście w tej serii profesor Adam Wielomski jest głównym tutaj przemawiającym. Witam serdecznie na łączu. I no cóż, chyba zaraz zaczniemy naszą podróż na egzotyczne tereny. Tak, witam, dzień dobry Państwa. Akurat tak jest, taka pogoda u mnie przynajmniej deszczowa, u Ciebie pewnie też, więc będziemy rozmawiali o słońcu Egiptu, Iraku, Indiach, także, także cała taka wycieczka, można powiedzieć, orientalna nas dzisiaj czeka. No tak, chociaż jak nagrywamy, to dzisiaj rano słyszałem prognozę pogody, że w weekend wyspa ciepła 15 stopni, więc to tak zwiastujemy, zwiastujemy globalne ocieplenie, prawda. Odczujemy Jakubowi Wiechowi, tak. Tak. A wiek to może być szczęśliwy właśnie z powodu tego ocieplenia. Ale to mniejsza z tym. Prosimy, oczywiście, o łapki w górę, subskrypcje, komentarze, wsparcie kanału. To zaczniemy od postaci. Ja pamiętam taki cykl, który jedna z telewizji zachodnich wyprodukowała. Właśnie o kolaborantach. I tam jedną z postaci to taką z takich mniej oczywistych. Bo różni się tam pojawiali. O dziwo pojawił się też Hajm Rumkowski, to warto ty, to może odnotować, ale pojawił się Wielki Mufti Jerozolimy. No tak, jak mamy mówić o y, kolaboracji muzułmańskiej, no to chyba trzeba zacząć właśnie od Wielkiego Muftiego. Tak, z pewnością postać kluczowa dla kolaboracji islamskiej, czy w ogóle arabskiej, z Niemcami w czasie II wojny światowej. Może przede wszystkim zacznijmy od przedstawienia postaci. Pełne imię i nazwisko Al-Hadż Muhammad Amid al husayni Myślę, że będziemy mówili Wielki Mufti dalej, bo to będzie prościej, prawda? Czy też Mufti. Urodzony w 1895 roku, dość długo żyjący, bo do roku 74. Pan arabski nacjonalista, tak bym to określił. Pochodzący z takiej, bym powiedział, wpływowej, arystokratycznej rodziny arabskiej, która, która, która sprawowała funkcję Muftiego w Jerozolimie przez kilkadziesiąt. Lat, przed nim już tam iluś tym muftich i, i, i jakichś tam, prawda, burmistrzów i tak dalej, także to taka rodzina bardzo wpływowa. Wbrew temu, co by się wydawało, że wielki mufti, prawda, to, 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 to powinna być przede wszystkim osoba religijna, nie zawaham się określić go mianem jednak przede wszystkim nacjonalisty świeckiego. Bardziej niż, niż islamisty radykalnego czy fanatycznego. W tym sensie można powiedzieć, że al Husaini bardziej przypomina Hamas niż Hezbollah. Dlatego, że o ile Hezbollah jest organizacją przede wszystkim fundamentalistyczną, religijnie, o tyle Hamas, coś w Polsce mało chyba osób o tym wie, jest przede wszystkim nacjonalistyczny, jest generalnie ruchem laickim. I myślę, że Wielkiego Muftiego też możemy w ten sposób określić. Dlatego że jest to nacjonalista, jak on sam się określał, pan syryjski zresztą. On się uważał za syryjczyka, przy czym to słowo syryjczyk jest bardzo dla nas mylne, dlatego że chciał stworzyć taki projekt Wielkiej Syrii i państwa wielkosyryjskiego, pan arabskiego, w skład którego wchodzić miały dzisiejsze tereny. Jordanii, Palestyny, Libanu, Syrii i Iraku. To, miało być, to miała być Wielka Syria. I zresztą ten, tenże Mufti, nasz interesujący, powołanie protektoratu syryjskiego w, w, przez Francuzów, uważał właśnie no, za wielki cios wymierzony w jego ideę, bo nagle Syria się zmniejszyła prawda, do terenów dzisiejszej Syrii. W każdym razie od samego początku jakby to, co, co go napędza, jest to przede wszystkim konflikt z, z syjonistycznymi osadnikami w Palestynie, którzy się tam w ramach akcji syjonistycznej od początku XX wieku zaczęli osiedlać. I Amin Muhammad Amin al-Husayni prowadzi całą akcję, antyosadniczą. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły. W każdym razie brał udział w różnych tam zamieszkach arabsko-żydowskich, w czasie których zresztą zginęło już w latach 20. i 30. przynajmniej kilkaset osób. I z pewnością był tutaj osobą, która z punktu widzenia arabskiego organizowała ten ruch, tworząc słusznie zresztą, tworząc, że tak powiem, mapę wrogów arabskich w postaci sojuszu pomiędzy Żydami i Anglikami, posądzając Anglików po deklaracji Balfura jeszcze z I wojny światowej, że będą chcieli stworzyć w Palestynie państwo żydowskie kosztem muzułmanów. I to, I to spowodowało tam, też nie będę wchodził w szczegóły, jego całą działalność polityczną, w, w, związaną z ruchem pan-syryjskim czy pan-arabskim. W jej efekcie musiał, no został tam między innymi w pewnym momencie skazany na 9 lat więzienia, potem ułaskawiony. W efekcie w roku 40 Wielki Mufti musi opuścić Jerozolimę i w ogóle Palestynę. I przenosi się, chociaż nie wiem czy słowo emigracja jest dobra, no bo z jego perspektywy to jest to samo przyszłe państwo, to znaczy przenosi się na tereny wielkiego Iraku, gdzie współorganizuje. Powstanie antybrytyjskie w 1941 roku. Powstanie antybrytyjskie w Iraku się nie udaje. To jest powstanie z jednej strony antybrytyjskie, a z drugiej strony proniemieckie, dlatego że Mufti tutaj no, poprzez swojego sekretarza nawiązał kontakty aż z Heinrichem Himmlerem. I zresztą. Hitler potrzebować po 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 jakieś samoloty, prawda, które, które by bombardowały wojska. Wojska angielskie, wojska brytyjskie. W każdym razie efekt jest taki, że to powstanie upada. Ono upada dlatego, że chociaż armia iracka była znacznie liczniejsza od, liczniejsza od brytyjskiej, była bardzo słabo wyszkolona, bardzo słabo wyposażona i mówiąc prosto, rozpierzchła się przed Brytyjczykami. I wtedy Wielki Mufti musi się udać na emigrację. Wykorzystuje tutaj fakt, iż terytorium Syrii znajduje się, i Libanu zresztą, znajduje się pod rządem władzy wisi, a wisi znajduje się, no, no może nie pod kontrolą, ale w każdym razie pod protektoratem, powiedzmy w ten sposób, III Rzeszy. No trudno tutaj powiedzieć, jaki jest ten stosunek, ponieważ nie zawarto układu pokojowego pomiędzy Vichy a Trzecią Rzeszą. I przenosi się wtedy drogą morską, przenosi się do Włoch, i tam we Włoszech rozpoczyna cały, bym powiedział, pomysł na początku u boku Benito Mussoliniego tworzenia jakichś legionów arabskich do walki z Brytyjczykami. Włosi próbują taki legion stworzyć, ale bym powiedział tak po włosku do tego podeszli, to znaczy nic z tego nie wyszło. Udało im się zrekrutować zaledwie kilkudziesięciu legionistów. To być może również wynika nie tylko z faktu jakiejś takiej włoskiej nieudolności organizacyjnej, ale przede wszystkim dlatego, że Włosi sami, byli traktowani przez Arabów jako okupanci ze względu na pośrodłości w Libii. Dlatego no, nie byli bym powiedział tutaj dobrym, dobrym wiarygodnym kandydatem na, na państwo, które były, byłoby protektorem spraw arabskich. Dlatego też wielki mufti je, przenosi się wtedy do Niemiec, tam spotyka się z Heinrichiem Himmlerem. Potem również spotyka się z samym wodzem. Mamy tutaj zdjęcie, prawda, jego spotkania z wodzem, i przekonuje wodza co do tego, że jakkolwiek my, Arabowie, oczywiście nie jesteśmy Aryjczykami, bo nie jesteśmy, ale mamy wspólnego wroga w postaci Wielkiej Brytanii. Zresztą, mufti już napróbował nawiązywać wcześniej stosunki z Trzecią Rzeszą. Nawiązał z nim w 1933 roku, ale jeszcze przed dojściem do władzy Hitlera. Na początku 1933 roku konsul niemiecki w Palestynie. Ale Hitler przez dłuższy czas nie był zainteresowany współpracą z Wielkim Mufti w ogóle z kwestią arabską, dlatego że Generalnie III Rzesza na samym początku, przez pierwsze lata, popiera ruch sionistyczny. Innymi słowy, najchętniej wyeksportowałaby Żydów z, z całej Europy, a z Niemiec w szczególności do Palestyny. Czyli jakby no, popiera projekt, projekt przeciwnym muftiemu. To się zmienia dopiero po wybuchu wojny, kiedy flota brytyjska rozpoczyna od 3 września. 1939 roku blokadę Niemiec. No i w tej sytuacji, jakby no, projekty wyeksportowania całej ludności, czy części ludności żydowskiej z Europy do Palestyny, stają się nieaktualne. No i ponieważ wybucha wojna, w którą, jak wiemy, Hitler bardzo długo nie wierzył, że dojdzie do wojny z Wielką Brytanią, no to w tym momencie wielki mufti i arabowie stają się być może cennym sojusznikiem. Mówię być może, dlatego że w, wtedy, kiedy dochodzi do rozmów wielkiego mufti'ego z Himmlerem, a potem z Hitlerem. Oczywiście w ziemi arabskie nie znajdują się pod panowaniem niemieckim, dlatego nie ma jakiejkolwiek możliwości no, tworzenia tworzenia jakichś legionów, prawda, arabskich przy Niemcach i tak dalej. Ja w każdym razie są one bardzo, ale to bardzo ograniczone. Dlatego też, wielki Mufti, uzyskując poparcie Trzeciej Rzeszy uzyskując coroczną dotację na swoje utrzymanie i działalność rozpoczyna objeżdżanie ziem zajętych przez Trzecią Rzeszę w celu pozyskania kandydatów do, do organizacji zbrojnych kolaboranckich. Ci kandydaci rekrutują się z kilku miejsc. Po pierwsze, z stosunkowo nielicznej ludności islamskiej w Europie, no zajętej przez Niemcy, no to tutaj można wymienić, o których pewnie będziemy zaraz mówili, można wymienić Tatarów Krymskich, no i przede wszystkim można tutaj wymienić jeńców wyznania islamskiego czy też arabskiego wprost pochodzenia, którzy znajdowali się w rękach III Rzeszy czy też Włoch. Mowa tutaj jest o jeńcach arabskich, którzy, którzy gdzieś tam służyli w armii brytyjskiej i dostali się w walkach w Afryce do niewoli. Mowa jest również o hindusach, bo znaczna ich część była również wyznania muzułmańskiego, głównie z terytoriów dzisiejszego Pakistanu i Bangladeszu. No i wreszcie mowa jest o. No, to wspomniałem, Tatarach Krymskich i, i Bośniakach, no i również o później pojawiających się jeńcach z Armii Czerwonej wyznania muzułmańskiego, głównie z Azji Środkowej, gdzieś tam Tadżycy, Uzbekis, Uzbekowie i tak dalej. No i wreszcie, tutaj chyba najbardziej wartościowy, może, chociaż może niezbyt liczny element, to znaczy w studentach islamskich czy arabskich, których wojna wybuch wojny zastał na kontynencie europejskim po prowadzeniu blokady morskiej i upadku Francji mających problem z wydostaniem się z Europy i którzy gdzieś tam z sympatią obserwowali III Rzeszę jako państwo walczące z Brytyjczykami, którzy w tym czasie posiadali jako swoje kolonie wszystkie, wszystkie posiadłości. Także wielki mufti, wielki mufti tutaj nawet gości w Bośni, wysyła swoich różnych tam przedstawicieli gdzieś tam do Tatarów, Krymskich i tak dalej, no i próbuje zorganizować. Armię, nazwijmy w ten sposób, jakieś legiony islamsko-arabskie u boku III Rzeszy, bo jak mówię, Włoch się nie udaje. No, w sumie operacja, no no, 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 nie powiem, że zakończyła się jakimś wielkim triumfem, no, ale jednak ileś tam tysięcy, myślę, że tych, tych, tych islamskich, w sumie, w sumie ochotników byśmy się do jakichś 30 tysięcy doliczyli. Więc myślę, że z perspektywy III Rzeszy, milion tam marek rocznie na na Wielkiego Muftiego po to, żeby pozyskać 30 tysięcy żołnierzy, no to jednak była opłacalna jak najbardziej impreza. Także tak to wygląda. Tam może dodajmy jeszcze Wielki Mufti po zakończeniu wojny był poszukiwany przez Brytyjczyków jako zdrajca. Jako zdrajca, dlatego że był no, obywatelem Palestyny, czyli, czyli kolonii brytyjskiej, więc uważano go za zdrajcę. Schronił się co ciekawe we Francji. Francuzi w ramach swojej niechęci do Brytyjczyków, szczególnie golistów do Brytyjczyków. W, w, niby, do, niby aresztowali go, ale to wyglądało w ten sposób, że też płacili mu pensję, miał swojego sekretarza i nawet pozwolono mu kupić samochód. Więc, jak na więźnia, to dosyć dziwnie wyglądało. On ostatecznie po wojnie trafił do tej części francuskiej świata arabskiego, do Bejrutu, gdzie sobie żył i zmarł w 1974 roku, z tego co pamiętam. No, oczywiście, nie posiadając już potem po wojnie większych wpływów politycznych. Także to jest jednak postać kluczowa, takim powiedział, mózg kolaboracji muzułmańskiej z Trzecią Rzeszą. No dobrze, to teraz przejdźmy do tej kolaboracji, którą najbardziej lubimy, czyli kolaboracji zbrojnej. Do tych wszystkich legionów, gdzie one się pojawiały i pewnie ich żołnierze czytali arabskie wydania Mein Kampf, które pewnie tutaj gdzieś w międzyczasie będziemy pokazywać. No tak, może powiem, że przygotowując się do dzisiejszego programu, dzisiaj rano, zacząłem sobie szukać wydań tej książki w różnych językach. Okazało się, że jest bardzo dużo wydań w języku arabskim. Czego się powiem szczerze, nie spodziewałem. I to nie jest w zasadzie, że to jest jedno wydanie, ale, ale, ale gdzieś tam popularny w internecie, ale po prostu okładek jest bardzo wiele różnych, więc jest to różne wydania. Zresztą nasz kolega, redaktor, Rafał Otoka frąckiewicz ostatnio był w Egipcie. No i też tam widziałam, że sobie na, tweet, na, tweet, na Twitterze czy teraz na X taką fotkę właśnie zamieścił z wydaniem arabskim tegoż dzieła. Także tych, tych wydań rzeczywiście jest bardzo dużo, co świadczy jakby no, o bym pewnej popularności nie tyle idei, bo to oczywiście trudno mówić, żeby narodowy socjalizm jako ruch radykalnie laicki, rasistowski, głoszący supremację rasy nordyckiej był popularny wśród Arabów. To jest niemożliwe oczywiście, ale no, przede wszystkim traktowany jako książka, no co tu dużo mówić no, poświęcona w znacznej mierze wrogom świata arabskiego, czyli, czyli Żydom, a po drugie no, jednak książka w jakiejś mierze no, antybrytyjska. No, co prawda, wtedy jeszcze, kiedy Maikha był Opisany, wódz przyszły wierzył w sojusz z Wielką Brytanią, ale on się potem załamał i myślę, że, że stanowią to jakby symbol wrogości do świata anglosaskiego i do tego, tak, tego wszystkiego, co moglibyśmy określić po amerykańskie jako judeo-chrześcijaństwo. Także, także, także jest to rzeczywiście popularne. Teraz, jeśli chodzi o samych, samych muzułmanów no to myślę, że trzeba by zacząć od Legionu Arabskiego. Legion, Legion Arabski to tak fachowo się nazywał po niemiecku Deutsch Arabische Legion. Po arabsku nie powiem jak się nazywa, bo nie umiem wymówić. Czasami też tam miał w, w Wolna Arabia się o nim mówi, Wolny Legion Arabski, Wolny Ochotników. Różnie się to na, na, na języku różne tłumaczy, tak jak patrzyłem po literaturze, to miał jakiś tam arabski, arabski pierwowzór. Jest to, jest, to, jest to wspólne dzieło dwóch osób, to znaczy wielkiego muftiego, którego już znamy, oraz Rachida al-Jilani'ego. Al -gil to jest jeden z polityków i oficerów irakijskich, który w 1941 roku ponieśli no, porażkę w tym powstaniu, i który podobnie, podobnie jak, jak, jak wielki mufti, no, przedostał, przedostał się tam prawda, do, do, do Niemiec i tam zaczął tworzyć ten legion arabski, tak zwany, tak zwany legion arabski. No, bardzo bym powiedział specyficzny. on Ciekawe jest na przykład jego spotkanie z, z Heinrichem Himmlerem, Podobno Heinrich Himmler miał pewien problem teoretyczny z tym legionem. Ja myślę, że zresztą ze wszystkich przywódców III Rzeszy, jedynym, który tak bym powiedział, dosłownie wierzył w te wszystkie teorie, które III Rzesza opadała, to był właśnie Himmler. Był to zdecydowanie mało pragmatyczny polityk i musiał być przekonany ideologicznie prawda, do tego. No więc tam zaczęto tworzyć całe, całe, całe koncepcje, całe koncepcje. Recepcje, jakieś tam, prawda, aryjsko-arabskie, na gruncie wspólne, wspólnego wroga w postaci, prawda, Żydów i, i, i Anglosasów, prawda, i tak dalej. Także, także, także taki cały, cały pomysł powstał. Legion ten, Legion ten został stworzony przede wszystkim z ochotników, jak i z jeńców brytyjskich pochodzenia arabskiego. I następnie walczył, w Libii i w Tunezji, między innymi w bitwie pod Ala, Alamein i poddał się w roku 1943 razem z tymi wojskami niemieckimi i po części francuskimi, on się poddał zdaje się w Tunezji, które, 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 które poddały się, nie, nie zdążywszy się ewakuować na Sycylię w roku 1943. Także, także to, to, to jakby tutaj tutaj jakieś tam jego resztki, zresztą się udało przedostać im gdzieś, gdzieś no, tam do do, do, do do Austrii, prawda, ale generalnie generalnie jakby jego losy no, nie były jakoś tam specjalnie, specjalnie bym powiedział znane, głośne i wielkie. Także to, ten, ten Legion Arabski to jest jednak nawet to nie jest żadna dywizja, prawda, to była jednostka licząca zaledwie bodajże 3,5 tysiąca żołnierzy, gdzieś tam się doszytałem w literaturze maksymalnie, także, także, także to nie była jakaś, jak... Jakaś ten. Du, du, duża jednostka. Jak mówię, no część się poddała w 1943, część tam do Grecji została ewakuowana i się poddała w Austrii w maju 1945 roku. No, czyli, czyli ten legion wcale nie był taki, no, znaczący. E... No, ale nawet się, nawet się nie odznaczył, bo niektóre legiony tak, takie, y, takie niewielkie, ale gdzieś tam zapisały, no tak jak, nie wiem, Francuzi w obronie Berlina, tak, to, y, za których niektórzy wznoszą ciche toasty. Y, No, Muzułmanie za swoich nie będą raczej wznosić cichych toastów, bo oni raczej pić nie mogą. Także... Tak, tak, to bardzo mocno przestrzegane również w tych wszystkich legionach arabskich. Y, zakaz wieprzowinki i, i zakaz picia. Ale y, nie tylko mamy gdzieś tam importowanych muzułmanów, mamy przecież muzułmanów na terenach, które Trzecia Rzesza zajmuje co prawda dopiero w 1941, ale jak najbardziej rodzimych. Mamy muzułmanów w Bośni, mamy muzułmanów y, no, w Albanii zajętej przez Włochy już w 1930. 9. gdzieś na Bałkanach też ich sporo, sporo pozostaje nawet w tych miejscach, gdzie są mniejszością. Także także no, zwłaszcza bośniacy tam się chyba odznaczyli kolaboracją. E, tak, tutaj bośniacy, dywizja Handżar po, po bośniacku lub Handrzar. Po niemiecku. Niemiec, Niemcy nie byli w stanie zapisać G, Dlatego u nich jest jako szy. S przez SCH pisane, handszar. No to jest, to jest dywizja, która która jest, bym powiedział, bardzo problematyczna i była problematyczna dla wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że po upadku Jugosławii Ante Pavelić za zgodą Hitlera tworzy takie, można powiedzieć, wielkie terytorialnie państwo chorwackie, obejmujące za, za, za większość terytorium dzisiejszej Chorwacji bez Dalmacji, która przypadła Włochom oraz prawie całą Bośnię i Hercegowinę współczesną. No, i tutaj jest problem, był z tymi muzułmanami, dlatego że w projekcie Antepawelicia nie mieściła się jakakolwiek autonomia czy jakakolwiek narodowość chorwacka. Chorwaci, cho, znaczy można w ogóle powiedzieć, że ci Bośniacy i tak zwani muzułmanie, Bośniacy, jak się o nich dzisiaj mówi, to jest grupa. Religijna, nie etniczna, o tym musimy pamiętać. Jest to grupa, która jest niezwykle mocno i silnie skonfliktowana z Serbami, chociaż etnicznie rzecz patrząc, to są nazwijmy to w ten sposób eks-Serbowie. Serbowie, którzy jeszcze w głębokim średniowieczu ulegli herezji typu gnostyckiego, manichejskiego, a mianowicie tak zwanego mu bogomilstwu, bogomiłowie. I ci bogomiłowie w, weszli w bardzo mocny konflikt z, nazwijmy to, większością serbską, z której sami się rekrutowali. Tam do tego stopnia w, w walczyli zresztą zarówno z serbami, jak i z chorwatami, czyli z katolikami, z prawosławnymi, któryś tam z papieży nawet organizował na, na, na tych właśnie bośniaków. Kiedy przyszło panowanie tureckie, ogół tych Bogomilców, którzy jeszcze przeżyli, przetrwali, przeszedł na islam i byli traktowani zawsze przez Serbów jako zdrajcy. Bo to byli Serbowie, którzy przeszli na islam i kolaborowali bardzo chętnie z Turkami, służąc w armii tureckiej, no i mówiąc wprost i brutalnie, ci mierząc pozostałych Serbów. Dlatego też była to ludność antyserbska i Ante Pavelić wcielił te tereny zamieszkałe przez tak zwanych bośniaków do w tej, w swojego projektu w Wielkiej Chorwacji i zaczął tworzyć tam siły zbrojne. No, i wtedy pojawił się problem, dlatego że Niemcy wpadli na pomysł, a konkretnie na pomysł wpadli chyba, jak w literaturze sobie to studiowałem, miejscowi Volksdeutsche, aby utworzyć niezależną dywizję. Złożoną właśnie z muzułmanów i z bośniaków. Proste pytanie: skąd pomysł ten pojawił się pośród Volksdeutsche, czyli Niemców, zamieszkałych w Jugosławii głównie w Banacie? Problem polega na tym, że po, po odboju Jugosławii, Volksdeutsche wszyscy chętni Volksdeutsche, którzy chcieli służyć w wojsku niemieckim, zostali no, wcieleni do wojska niemieckiego. Tam do jednej z dywizji. No i tam zajmowali stanowiska głównie szeregowców, podoficerów i tak dalej, niższych. I wtedy w tym środowisku zrodził się pomysł, no, że w armii chorwackiej kariery nie zrobią, dlatego że armia chorwacka ma swoich własnych oficerów chorwatów i to szewinistów chorwackich. Dlatego wpadli na pomysł, że można było utworzyć, ponieważ ich samych było za mało, utworzyć oddziały bośniackie złożone głównie z chłopów bośniackich, niewykształconych i bez jakiegoś tam szerszego przeszkolenia wojskowego, a cóż tam mówić oficerskiego i podoficerskiego. I w takiej sytuacji można będzie stanąć na czele tych oddziałów jako oficerowie, i podoficerowie. I stąd pojawił się pomysł tej dywizji Handżar. Handżar jest to po polsku bułat. Nie wiem czy wiesz co to jest. Takie no, szans... kojarzę, kojarzę. Tak, tak, tak. Tak krzywionej, tak. To też także jak ktoś z czytelników nie kojarzy, nikt sobie wpisze bułat w Google, to mu wyskoczy. Tak zwana szabla damasceńska, ponieważ była w średniowieczu robiona ze stali damasceńskiej słynnej. A różni się od polskiej szabli. Szabli tym, że jest taka bardzo zakrzywiona na, na końcu, trochę tak wygląda jak buty mongolskie takie, prawda, z końcówkami. I w każdym razie na, w, za, zaczęli wtedy, wtedy ci Niemieccy Volksdeutsche tworzyć, w, w, lobbować za stworzeniem takiej, takiej dywizji dywizji właśnie muzułmańskiej. Ante Pawelicz był zdecydowanie przeciwko tej inicjatywie, to warto jest podkreślić, dlatego że obawiał się, że powstanie jakiejkolwiek niezależnej bośniackiej siły zbrojnej spowoduje pojawienie się nacjonalistów bośniackich, którym wpadnie kiedyś do głowy, że tereny bośni zamieszkałe przez, zamieszkałe przez muzułmanów powinny stanowić od Dzielne państewko od Chorwacji. Dlatego, na ile literaturze przedmiotów udało mi się zorientować, Paweł Licz stawiał tam duży opór przeciwko temu i lobbował w Berlinie. W Berlinie jednak się na to zdecydowano, żeby taką dywizję stworzyć. W, w, w dywizji, zresztą co ciekawe, było około 3000 Chorwatów. To jest prawdopodobnie dlatego, że w ten sposób władze państwa chorwackiego, kolaborackiego, chciały mieć tam jakieś wpływy. To tam nie był dobry pomysł, dlatego że Ci Chorwaci się bardzo skonfliktowali z, z muzułmanami, tymi bośniakami, choćby ze względu na sprawy żywieniowe. To znaczy dywizja, w dywizji Handżar było jedzenie typu halal, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. No i to oznacza oczywiście brak alkoholu i brak wieprzowinki. No i Chorwaci byli jakby no tym reżimem samym również objęci, a jak wiemy Chorwaci lubią i wieprzowinki i lubią dobre wina. Także to, że to nie był, to byłbym powiedział, powód dosyć poważnych sporów pomiędzy w środku. Zresztą, dywizja 5 miała pięć modlic w ciągu doby, prawda, i tak dalej. I sam pomysł stworzenia takiej dywizji, no to tutaj właśnie bardzo mocno działał już nasz, nasz mufti, którego żeśmy sobie omawiali i zresztą z Heinrichiem Himmlerem na ten temat rozmawiał. No i Heinrich Himmler miał bardzo dużo wątpliwości, dlatego że po pierwsze uważał Jugosławię za tereny podbite, po drugie ci bośniacy islamscy z Jugosławii, to już mu się wyjątkowo mało aryjscy wydawali, nazwijmy to w ten sposób, ale ukuł w końcu ze względów przede wszystkim na braki ze strony ze strony Armii Niemieckiej wojskowe do walk z partyzantami w Jugosławii, no bo trwała wojna na wschodzie, to, tam były te braki, dlatego zdecydowano się ostatecznie stworzyć te oddziały i Heinrich Himmler ukuł sam, czy też mu ukłóto, trudno mi powiedzieć, całą taką teorię, że bośniacy są potomkami plemienia, plemi, plemienia gotów, którzy gdzieś, tam przy upadku Cesarstwa Rzymskiego wylądowali w Bośni, Hercegowinie i oni są potomkami. No tak jak mówię, tam musiało wszystko być jakoś to tam uzasadnione. Legion, Legion złożony był z kilku grup, ten, ten cały oddział, ta 13 Dywizja, prawda, z, w, w Hanżar, 13 Dywizja SS Hanjar stworzona była z kilku grup. Po pierwsze, Najwyższe, najwyżsi oficerowie to byli rodowici Niemcy z Niemiec, którzy generalnie nie lubili tej dywizji. Dlaczego? Dlatego, że oficerowie uważali nazistowscy, że dowodzenie niearyjczykami uwłacza ich godności. To było traktowane jako takie zesłanie, można powiedzieć. To jest pierwsza grupa. Druga grupa, podoficerowie, to byli, to byli prawie sami Volksdeutsche z Banatu, czyli niemieckojęzyczni, pogardzający również podkomendnymi. A sami byli pogardzani zresztą przez tych rodowitych Niemców z III Rzeszy, bo, bo uważali tych volksdeutschów za no, takich sobie pół Niemców, o tak to nazwijmy. Potem wreszcie, jeśli chodzi o samych żołnierzy szeregowych, rekrutują się z kilku grup. Po pierwsze, są to ochotnicy, bym powiedział, z przyczyn ideowych, którzy byli nazistami to jest ten element ideowy. Druga grupa jest to wzięta z poboru regularnego przez władze chorwackie grupa bośniaków-muzułmanów. Chłopów prostych, którzy, którzy, że tak powiem, którym to było wszystko jedno. I wreszcie trzecia grupa, no to te około 3000 Chorwatów, którzy też tam trafili. W sumie, w sumie dywizja liczyła maksymalnie do, w literaturze spotkałem od 17 do 21 tysięcy maksymalnie jej liczebność. Nie była dobrze zdyscyplinowana. Zresztą początkowo ci chłopi zrekrutowani na siłę bardzo często uciekali, dezerterowali, dlatego dywizję przeniesiono do Francji. I Dywizja została przeniesiona do Francji, tam w miejscowości Villefranche doszło do buntu, w wyniku którego zamordowano pięciu niemieckich tych volksdeutschów podoficerów, którzy źle traktowali żołnierzy. No i w efekcie kilkudziesięciu tych żołnierzy zostało potem rozstrzelanych. Potem następnie dywizja została przerzucona po wyszkoleniu i zdyscyplinowaniu. Została przerzucona z powrotem na tereny Chorwacji, gdzie walczyła z Serbami, zarówno tych od Tity, jak i z czetnikami. Niestety, jak to się zdarzało, wszystkim jednostkom chorwackim, tu również w tej dywizji Hanżar, no znaczone to i szlak bojowy był rzeziami serbów. I to zarówno rzeziami, takimi na zasadzie pacyfikacja wsi, 250 osób wymordowanych, jak i no rzeziami typu gwałty, obcinanie rąk, nóg, wydłubywanie oczu i tak dalej. Także, także no, że tak powiem, dzik, dzika to była taka, bym powiedział, dywizja mocno, jeśli chodzi o swoje, o swoje zachowanie. Dywizja walczyła głównie z partyzantami aż do początku roku 45, kiedy, kiedy dywizja wycofała się w kierunku, w kierunku Austrii. Część żołnierzy zresztą zdezerterowała i przeszła do sił Tito, ponieważ Tito ogłosił amnestię dla wszystkich, którzy zdezerterują i dołączą do Ludowej Armii Jugosłowiańskiej, dlatego, dlatego też można powiedzieć, że że, ten, że że część po prostu w ten sposób przeżyła. Generalnie jednostka wycofała się potem do Austrii, gdzie skapitulowała przed wojskami brytyjskimi w maju 1945 roku. Część zresztą z jej żołnierzy, tych, którzy się nie przeszli do oddziałów Tito. Tylko tych, którzy którzy, prawda, którzy którzy do końca walczyli po stronie trzeciej Rzeszy, była potem sądzona, czy też po prostu niezwykle w świecie rozstrzelana przez, przez wojska TIP. No, co ciekawa historia. Czy mamy jeszcze coś z kolaboracji muzułmańskiej, czy przechodzimy do drugiego rozdziału? Jeszcze są to. Ach, tak, Tatarzy, przepraszam, odłożyłem ściągawkę, no i tak to czasem, czasem bywa. Właśnie, mamy jeszcze Tatarów. No to temat wyjątkowo drażliwy, bo to Tatarzy, to nie tylko, bo to raczej nie ci nasi swojscy Tatarzy z Podlasia, ale to ci Tatarzy z Krymu. Biorąc pod uwagę, że no, tam wiadomo, pan prezydent powiedział o Krymie, to co powiedział, to poruszanie tematu Krymu jest wyjątkowo niepolityczne. Powiem tak, specjalnie zastanawiając się nad tym tematem, wszedłem sobie dzisiaj szukając, szukając materiałów, wszedłem sobie na ukraińską Wikipedię po ukraińsku, gdzie sobie znalazłem, znalazłem sobie 8 Tatarską Brygadę Piechoty Górskiej SS i chciałem zobaczyć, co tam będzie po ukraińsku napisane na ten temat. Byłem zaskoczony, a mianowicie zostali tam uznani za kolaborantów trzeciej Rzeszy, prawda, i nazistów. Także byłem mocno tym zaskoczony. Tak. Treść jest bardzo podobna do treści na rosyjskiej Wikipedii. Tam też również są identycznie opisywane. Ale generalnie powiem szczerze, ta, te tatarskie jednostki są w moim przekonaniu mocno przereklamowane. Dlatego przede wszystkim, że liczebność ich była nieduża. Te wszystkie oddziały kolaborujące w sumie liczyły z tych Tatarów Krymskich 3,5 tysiąca żołnierzy. Początkowo zresztą to było były takie siły, nazwijmy to samoobrony tatarskiej, które podlegały Niemcom i to takie było coś trochę w rodzaju, ja wiem, policji granatowej. One zostały po pewnym czasie przekształcone w tatarską brygadę piechoty górskiej SS, ale to ta, ta brygada została dopiero sformułowana w 1944 roku na Węgrzech i tak naprawdę generalnie, generalnie w Pełnili takie funkcje żandarmerii wojskowej, gdzieś tam walczyli na Słowacji. Ja... Jako, jako też takie oddziały, oddziały prawda, żandarmerii. No, generalnie ci Tatarzy, ci tatarzy, yy, ci tatarzy yy, są zdecydowanie bardzo przereklamowani. I zresztą, moim zdaniem, przech, yy, przereklamował w znacznej mierze Józef Wisarionowicz Stalin, dlatego że za tą kolaborację, jak wiadomo, Tatarzy zostali generalnie wysiedleni potem z Krymu na Syberię. Yy, I stąd traktujemy tych Tatarów z jednej strony jako Bym powiedział ofiary odpowiedzialności zbiorowej Stalina, a z drugiej strony nam się wydaje, że skoro ich wszystkich tam wywieziono, czy wszystkich, ale sporo wywieziono na Syberię, to znaczy, że to był jakiś znaczący, znaczący ruch kolaboracyjny. Nie byli. Tak naprawdę dopiero potem zaczynają się liczyć jako część innej formacji, a mianowicie jako wschodnio-turecki związek bojowy Waffen-SS. I to, co my określamy mianem tych Tatarów, to tak naprawdę odnoszę wrażenie, że nam chodzi o ten schodnio-turecki związek bojowy Waffen-SS, który został założony w 1944 roku z kilku kategorii. Z Tatarów oraz z ludności islamskiej ze Związku Radzieckiego. Po części z ochotników z Kaukazu, przede wszystkim Azerów, a przede wszystkim rekrutowany był z Jeńców jakichś tam Tadżyków, Uzbeków i tak dalej. I, i m, chyba odnoszę wrażenie, że w, my w Polsce wszyscy, w, wszystkie, że tak powiem, te oddziały traktujemy jako, jako te oddziały tatarskie. Niesłusznie, dlatego, że y, no Tatarzy stanowili tutaj mniejszość, bo cała ta jednostka liczyła około 9 tysięcy ludzi, a Tatarów było jakieś 3 tysiące, czyli 1 trzecia. Ale fatalnie się ta jednostka, bym powiedział, za, w polskiej pamięci zapisała, y, dlatego, że brała udział w tłumieniu powstaniu warszawskiego w grupie SS, którego nigdy nie mogę wymienić, Oberführera Oskara Dirlewangera, tak, przepraszam, mam zawsze kłopot z tym nazwiskiem, nie mogę go zapamiętać, i razem z tymi oddziałami rosyjskimi, o których była mowa, kolaborantów rosyjskich, te oddziały brały udział w tłumieniu Warszawy, powstania warszawskiego, aczkolwiek powiem szczerze, nie bardzo. Nie bardzo wiem, wiem nie, 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 bardzo, nie bardzo potrafię powiedzieć, czy Tatarzy też w tych, w tych, w tym brali w tym udział i czy mieli jakiś udział w tłumieniu Powstania Warszawskiego, i prawda, w Rzezi, woli i tak dalej. Nie udało mi się znaleźć w literaturze, jakby ten, ten, ten element jest gdzieś, gdzieś w Polsce mało przebadany. No cóż, no to yy, no, natomiast Tatarzy są teraz yy, takimi bohaterami, bo oni się opierali bohatersko okupacji Krymu, przynajmniej tak mieli. No ale tu widać pewną chyba niekonsekwencję, skoro dla ukraińskiej Wikipedii pewnie upato bohaterowie, a z kolei Tatarzy to już źli kolaboranci. Czyli na w granicach Ukrainy przed 2014 rokiem była dobra i zła kolaboracja. Na to wychodzi. Tak, to być może ja się powiem szczerze, nie orientuję specjalnie w sprawie, ale z tego co słyszałem, przywódcy mniejszości tatarskiej na Krymie po prostu porozumieli się po aneksji Krymu z Rosjanami. I dlatego nie są już specjalnie na Ukrainie właściwej chołbieni, ale do Polski ta wiadomość nie za bardzo dotarła, dlatego są traktowani jeszcze jako bohaterowie. Wot taki, taka, taki los. Dobrze, to yy, idziemy do drugiego. Rozdziału dzisiaj w, do jeszcze cieplejszych rejonów. Adolf Hitler miał powiedzieć, kiedy mu doniesiono, że walczy legion hinduski, miał powiedzieć, że to chyba żart, ale żartem to to wcale nie było, no ale skąd u ulicha Hindusi w III Rzeszy? A, to, to są to przede wszystkim, yy, znaczy tak, powiedzmy tak: są dwa legiony hinduskie. Nie jeden, a dwa. Jeden walczył boku III Rzeszy, a drugi z tych legionów hinduskich walczył boku Japończyków o wyzwolenie yy, Indii. No tak, ale ten legion u Japończyków to jakby dosyć naturalny i on nie jest tam aż taką egzotyką. Tak, zresztą jest ich znacznie większy, liczy około 40 tysięcy żołnierzy, podczas ten hitlerowski tylko 6 tysięcy żołnierzy. Pomysł został stworzony przez hinduskiego nacjonalistę Subhasa Chandra Boze i został, Hindusi byli wykorzystywani w armii, znacznie szerzej niż Arabowie, w armii angielskiej. W czasie II wojny światowej walcząc przede wszystkim w Egipcie pod Alamein i tak dalej. I znaczna część tych Hindusów w wyniku tych, tych, tych walk dostała się po prostu do niewoli niemieckiej. I teraz jedna uwaga. Słowo Hindusi jest słowem mocno mylnym, dlatego że Hindusi to jest pewna narodowość. Tutaj chodzi o, o obywateli kolonii, które się wtedy nazywały Indie. W skład tej kolonii wchodzą dzisiejsze Indie, Pakistan i Bangladesz. Czyli Indie, które są, nazwijmy to, hinduskie oraz Pakistan i Bangladesz, które są islamskie. Około dwóch trzecich żołnierzy tej, tego e, legionu hinduskiego e, to są, e, to są e, muzułmanie, czyli głównie pakistańczycy i być może jeszcze z Bangladeszu. Za hindusi stanowią ci tacy, hindusi, hindusi, prawda? To zaledwie jedną trzecią. Zresztą, samo pojęcie tego hinduskiego legionu, ono w ten sposób po polsku funkcjonuje, jest nietrafne. On się nazywa Legion Frajes Indien indyjski. Indie wtedy to jest zarówno dzisiejsze Indie, Pakistan, jak i Bangladesz, także trzeba sobie z tego zdać sprawę. I żołnierze, i żołnierze rekrutowani są. Głównie spośród jeńców i zresztą co ciekawe, tu jakby są to dwie oddzielne, trochę bym powiedział, grupy: Hindusi i muzułmanie. Hindusi oczywiście są przez tego nacjonalistę wspomnianego przeze mnie boze, a muzułmanie tutaj pakistańscy mają związek z naszym dobrze już nam znanym wielkim muftim. Także, także wa warto o tym pamiętać. Także, także jakby powstają tutaj dwie, dwie jednostki. Hindusi zresztą początkowo, znaczy Hindusów Hindus w sumie ten legion liczy około, ten niemiecki walczący w, Indii, w Libii liczy około 6, 6 tysięcy ludzi maksymalnie. To są jak mówię Hindusi, Pakistańczycy i Sikhowie również, co ciekawe. Walczył między innymi pod. El Alamein, licząc na to, bo taki jakby był cel, iż po zwycięstwie w Afryce Północnej Niemcy przejdą przez kanał Suezki, zapanują nad Bliskim Wschodem, wywołując tam prawdopodobnie no powstanie. No i po tym powstaniu ten cały legion hinduski miał, jako armia wyzwoleńcza, wejść do teren terenów Indii. No, i na tych terenach Indii, prawda, miał dokonać ich wyzwolenia z rąk, z rąk brytyjskich i stworzenia państwa, państwa hinduskiego, co zresztą było beznadziejnym pomysłem, dlatego że, jak wiadomo, Japończycy chcieli Indię w całości przyłączyć do siebie, a Niemcy też te, na tej Indie mieli wielką ochotę więc żadnej, żadnego państwa hinduskiego by tutaj nie było. Legion nie był, jak mówię, zbyt duży, maksymalnie liczył 6000 ludzi. Co ciekawe, również po, po walkach w Afryce został przeniesiony do Francji. I tutaj to zresztą była ciekawa rzecz, dlatego że twórca Legionu, wspomniany przeze mnie Buzę, dostał zapewnienie od Himmlera i od Hitlera, że oddział nie będzie, że Legion nie będzie walczył w Europie i będzie walczył tylko i wyłącznie gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, prawda, o, o Indie. W tym sensie można powiedzieć, że dotrzymano słowa, że Legion nie walczył, pełnił tylko takie funkcje, bym powiedział, w żandarmerii. W, tak naprawdę stoczył tylko jedną bitwę. I to nie na zasadzie takiej, na takiej zasadzie, że kiedy ten oddział w legion indyjski wycofywał się po lądowaniu w Normandii aliantów, to po prostu napotkał, napotkał najpierw ruchoporu, który nie rozpoznał Hindusów i zaczął strzelać, a potem stoczył jakąś tam bitwę z wojskami francuskimi. No i to się zresztą ta bitwa skończyła dla tego Legionu bardzo tragicznie, nie tyle ze względu na poniesione straty, dlatego że w, po, że tak już w maju 1945 roku, kiedy zbliżała się kapitulacja III Rzeszy, dowódcy legionu podjęli próbę dostania się do Szwajcarii i tam, aby zostać internowanymi, aby nie wpaść w ręce aliantów. Dlaczego? No, bo jako Hindusi czy Indyjczycy obawiali się, że zostaną potraktowani jako kolaboranci i na przykład rozstrzelani. Zresztą co ciekawe, części się to przydarzyło, bo nie udało im się dotrzeć do, nie udało im się dotrzeć do Szwajcarii. Zostali, zostali gdzieś tam po drodze zatrzymani, dostali się po części w ręce Anglików, po części w ręce wojsk nominalnie francuskich, co się skończyło najbardziej fatalnie, dlatego że te wojska nominalnie francuskie to były oddziały marokańskiej legii cudzoziemskiej. Czyli oddziały Marokańczyków, i Marokańczycy, jak zobaczyli, że wzięli do niewoli ludzi o ciemniejszej od nich karnacji, Mówiąc brutalnie, postawili ich pod pierwszym płotem i rozstrzelali. Także, także tak to wyglądało, no zbrodnia wojenna, można powiedzieć. Dokonało oddziały marokańskie. No, cały legion został potem wydany Brytyjczykom, no i Brytyjczycy przewieźli wszystkich tych legionistów do Indii, ówczesnych i tam miał się odbyć wielki proces pokazowy zdrajców. Proces się jednak nie odbył. Ponieważ władze brytyjskie uznały, że jeśli zapadną wysokie wyroki skazujące włącznie z karami śmierci, to może w Indiach dojść do rewolucji antybrytyjskiej, dlatego że no, ruch niepodległościowy hinduski już był wtedy dosyć silny i ci ludzie stali się bohaterami tego ruchu. A jeśli w, zapadną wyroki, Uniewinniające albo typu, nie wiem, pół roku w zawieszeniu, to będzie to kompromitacja dla władz brytyjskich, że za zdradę korony brytyjskie są takie śmieszne wyroki, dlatego zdecydowano się ostatecznie odstąpić od sądzenia ich zostali wszyscy członkowie legionu amnestionowani. Także tak się skończyło, ale tutaj nie wiem, czy pokazałeś. Przy okazji się okazało, jak się przygotowywałem do dzisiejszego programu, że po hindusku również mamy bardzo wiele wydań flagowej, topowej książki ideologicznej niemieckiej tego okresu. Nie wiem, czy pokazywałeś. Teraz pokazałem przed chwilą, jeszcze, jeszcze potem pokażę. Jest jeszcze jedna okładka, zdaje się, w tych materiałach które są, do, są przygotowane, no to jest właśnie ciekawe, że, że właśnie i w tych egzotycznych językach jest ta praca pokazywana. Ale właśnie, bo powiedziałeś o jakby przyczynach popularności. Jedyną, jedyną książka ta nie ukazała się spośród tych języków kolaborujących tych grup, o których dzisiaj mówimy, nie znalazłem po tatarsku. I nie ma również w języku tatarskim na Wikipedii hasła Mein Kampf. Yy, yy, Domyślam się, że to jest jedyny język spośród tych, tych w który, o których tutaj była mowa, gdzie nie ma, bo po pośniacku jest, chociaż tutaj nie przyspałem, ale, ale jest, jest, po, jest właśnie po, 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 po hindusku, jest po, jest po arabsku, a właśnie nie ma tylko i wyłącznie po tatarsku. No ale jest popularna w Indiach, jeśli tak, no bo to powiedziałeś o przyczynach popularności wśród arabów, no bo jest antysemicka, a oni Żydów nie lubią. No ale czy hindusi też Żydów nie lubią? Ja nie słyszałem o żadnych antysemitach hinduskich, powiem szczerze. Nie, to chyba myślę, że to tylko i wyłącznie z kwestii antybrytyjskości po prostu. A ja myślałem, że to po prostu pokrewieństwo pokrewieństwo aryjskie, to mi się przypomniał taki słaby dowcip z lat 90, kiedy ktoś tam prawda, pomazał Pomazał synagogę w swastyki, no i właśnie jednego z działaczy policja przesłuchiwała, no i on zaczął, tak powiem, różnąć głupa, mówiąc brzydko. No, pewnie przechodziła wycieczka z Indii. E, tak, ale to ja bym powiedział w ten sposób. W Trzeciej Rzeszy. Indie nie były traktowane jako państwo aryjskie czy naród Aryjskich Hindusi, byli traktowani jako Aryjczycy wyłącznie Najwyższe Kasty, czyli Bramini. Ogół Hindusów był traktowany z pogardą, powód jest banalnie prosty. Otóż nazwy Kast pochodzą od kolorów. Czym wyższa kasta, tym wielsza, czym niższa kasta, tym ciemniejsza. Dzisiaj i wtedy panowała taka bardzo popularna teoria, iż wiąże się to z tym, iż Aryjczycy, którzy plemiona indoeuropejskie, które opanowały Indie, były białe, stąd też najwyższe kasty są białe, bo to są ta grupa rządząca, a niższe kasty są ciemniejsze, aż idąc po czarne, ponieważ to jest, że tak powiem, ten pokonany, pokonani Autochtoni. Dlatego Hindusi tak nie byli traktowani. Dzisiejsi naukowcy zresztą twierdzą, że ta teoria wcale nie jest taka pewna, bo być może, że chodzi o pierwiastek światła. I to jest uzasadnienie religijne dla Kast, no ale wtedy było bardzo popularne to rasowe uzasadnienie właśnie związane z kolorem skóry. Także, także można powiedzieć, że to tylko i wyłącznie jakby tymi, którzy... Że byli traktowani za Euro, indoeuropejczyków, były te najwyższe kasty, braminy, coś maharadżowie, prawda i tak dalej. Cały ten plebs hinduski z niższych kast był traktowany, traktowany jako ludność czarna. No co. W w hierarchii rasowej III Rzeszy nie zapewniało im dobrego miejsca i dobrej pozycji. Także, także to jest nasze dzisiejsze troszeczkę, troszeczkę wyobrażenie na ten temat. Zresztą ono było po części związane z, tam, z badaniami językowymi, które już w XIX wieku Niemcy prowadzili i tak dalej, i tak dalej, ale generalnie większość, tak powiedzmy 98% Hindusów była traktowana jako ludność czarna. Także nie miała żadnej wysokiej pozycji w III Rzeszy. No cóż, to jeszcze przejdźmy do ulubionego, ulubionego naszego tematu, czyli dziedzictwo jednych i drugich, i u Arabów, i u Hindusów. No tu poniekąd te nowożytne wydania main Camp, które pokazywaliśmy, świadczą o tym, że to dziedzictwo jest. No ale właśnie, to może zacznijmy, zamkniemy wątek hinduski i wrócimy jeszcze na chwilę do Arabów. Czy, prawda, Bose jest jakimś takim punktem odniesienia dzisiaj dla, dla sił politycznych w Indiach? Bose? Uf, szczerze mówiąc nie potrafię powiedzieć, bo się specjalnie nie, nie, nie siedzę, chociaż tutaj widzę, że są całe ten. A, w tej chwili tam, tam gdzie w tej chwili jest traktowany jako bohater, bohater hinduski, ten, prawda, pierwszy hinduski nacjonalista. Pamiętajmy, że to nie jest ten sposób, iż Hindusi traktują Bosego jako kolaboranta, który gdzieś tam, prawda, z jakimś Hitlerem miał coś wspólnego. Generalnie przeciętnego Hindusa Hindusa. Trzecia Rzesza to interesuje tak, jak w Imperium Wielkich Mogołów interesuje Polaków, prawda? Także traktują przede wszystkim cały ten ruch jako ruch jako ruch przede wszystkim niepodległościowy i myślę, że gdzieś tam w świadomości potocznej hinduskiej to tam gdzieś tam Gandhi, Bose, to prawda, to prawda jedna ekipa, no tak oczywiście to tak, to tak nie było, chociaż Bose był przez pewien czas członkiem ruchu tego Kongresu Narodowego Hinduskiego Mahatmy Gandhiego, ale, ale, ale to tylko przez, przez, przez krótki czas. Także, także no, 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 jest tam w tej chwili gdzieś tam czytałem, że miejsce jego urodzenia, czy nie pamiętam, czy śmierci, to jest sanktuarium, prawda, takie na, narodowe, hinduskie i tak dalej. No, śmierci, to raczej urodzenia, bo śmierć to on, to jest dosyć tajemnicza sprawa, śmierć Bosego, bo on miał zginąć w katastrofie lotniczej na Tajwanie, ale są różne teorie, że wcale tam nie zginął. No, to tak się czasami zdarza z teoriami tego typu, ale miejsce jego urodzenia, przepraszam, nie pamiętam, albo urodzenia, albo pochówku jest tam traktowane jako jakieś takie, bym powiedział, ale tylko i wyłącznie przez Hindusów, nie przez Pakistańczyków i nie przez Bangladeszan. To jest ważne. Chociaż, jak sobie spojrzymy na zawartość legionu, to głównie byli właśnie ci, ci, ci muzułmanie, a nie, nie hindusi. Także, także to, to tyle jestem w stanie na ten temat powiedzieć. No a wielki mufti i prawda jego legiony czy, czy są dziś jeszcze? No w, jeśli chodzi tutaj o wielkiego muftiego to ja myślę, że jakby jego spadkobiercą to przede wszystkim był Nasser i cały ruch panarabski. No bo on był takim można powiedzieć założycielem ruchu on nie był nacjonalistą palestyńskim, tylko jak sam się określał, wielkosyryjskim, czyli prawda, głosił jakieś no, powstanie państwa asyryjsko, libańsko, palestyńsko, jordańsko-irackiego, prawda? Czyli można powiedzieć no, sunnick sunnickiego na Bliskim Wschodzie, wyłączając to, właśnie co ciekawe, te sułtanaty, wszystkie, Arabię Saudyjską, Emiraty i tak dalej, prawdopodobnie dlatego, jak myślę, że były one bardzo głęboko religijne, wahabickie i tak dalej, a on był zdecydowanie. Mimo, że pełnił funkcję religijną muftiego, był, był zdecydowanie nacjonalistą laickim. Ja myślę, że nie jest przypadkiem, że jak nasz kolega Otoka Frąckiewicz pojechał do Egiptu i tam gdzieś zrobił sobie zdjęcie prawda, z Mainkampfem po, po, po arabsku, to nie jest przypadkiem, że właśnie w Egipcie, Egipcie bym powiedział, ten mein Kampf może być wydawany, dlatego że cała ta tradycja późniejsza egipska jest też tradycją nacjonalistyczną, laicką. A nie tradycją religijną i fanatyzmu islamskiego czy fundamentalizmu islamskiego. Także Bose stanowi bym powiedział takiego, bym powiedział laickiego nacjonalisty arabskiego, Zresztą z jakimiś tam skłonnościami właśnie w kierunku państwa laickiego, socjalnego. Także jak się spojrzy potem na różne tam partie BAS w świecie Bliskiego Wschodu, które były oczywiście w sojuszu ze Związkiem Radzieckim, no to tak naprawdę realizują one tę samą linię. Czyli linię antysjonistyczną i antyanglosaską w porozumieniu z, z socjalistycznym państwem, z, że tak powiem, z północy. Wcześniej to były narodowo-socjalistyczne Niemcy, a potem Związek Radziecki. Także, także to jest ta, ta linia rozwojowa. I ja myślę, że w tym, w tym można powiedzieć, że Hamas, no to jakby też w tej linii się mieści, chociaż nie potrafię powiedzieć, jak się przedstawia stosunek pomiędzy Hamasem a Wielkim Muftim, no bo to już jest z, 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 sprawa, którą się nigdy nie interesował. To ten temat zostawimy arabistom do. Tak, y, zostawimy ten... I tu myślę, że możemy w takim razie zakończyć. Proszę Państwa, dość długi ten odcinek i tak wyszedł. Na koniec miałem to zrobić na początku, ale zrobię to ostatecznie. Na końcu chcieliśmy pozdrowić obaj represjonowaną i prześladowaną mniejszość reptiliańską, niedohabilitowaną, która ostatnio się objawiła. Tak, tak, to jest bardzo, bym powiedział, potępiamy zdecydowanie nietolerancję w stosunku do reptilian. A szczególnie w przypadku ich niedohabilitowania, bo to już jest takie nieszczęście psychologiczne dla człowieka, że już, że już nawet nie trzeba go gnębić jako reptilianina. Także, także bądźcie ludzcy Państwo. Dokładnie, być może się sobie Państwo, co mają reptilianie wspólnego z, z tematem dzisiejszego odcinka. A no, nic nie mają, tak samo jak, jak nie spodziewaliśmy się ich pojawienia u nie, niedohabilitowanych, więc to, no cóż, to, to tak po prostu musieliśmy się kiedyś odnieść, ale proszę Państwa, spokojnie problemem reptiliańskim zajmiemy się w, w ogóle osobnym odcinku, który już mamy kiedyś tam zaplanowany. Proszę się nie bać, tym, tymczasem tu kończymy. Wracamy do bardziej swojskich klimatów kolaboracji w następnych odcinkach. Więc... Myślę, że teraz sobie porozmawiamy w następnym odcinku o Goralen Folku. No, no chyba tak, aczkolwiek jeszcze to sobie zaraz ustalimy, ale tymczasem kończymy moim Państwa gościem był profesor Adam Wielomski. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane w opisie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.